W dzisiejszym odcinku Mani Nauki moim gościem jest Marcin Zastawnik, doktorant w Katedrze Mechaniki i Wibroakustyki AGH w Krakowie. Dzień dobry. Marcin jest akustykiem, zatem zajmuje się dźwiękiem, a dźwięk? To hałas. Po co nam hałas? No, hałas w większości ludziom przeszkadza. No, otacza nas z każdej strony, nie daje nam spać, denerwuje, nie wiadomo co, i y, y, zawsze my z nim walczymy. Ale muszę powiedzieć, że y, był, jest prowadzony ciągle na AGH projekt, w którym hałas jest bardzo potrzebny. I co więcej, hałas niesamowicie głośny. Mówimy tutaj o poziomie rzędu 140 decybeli. Czy to jest dużo, czy to jest mało? To jest bardzo dużo. Jeżeli mówimy o głośnej ulicy, 80 decybeli. Startujący samolot w odległości około 100 metrów, 130 decybeli. I to może nawet już uszkodzić słuch. A tutaj mamy 140, więc jeżeli bym przebywał w tym hałasie, który generowaliśmy specjalnie na AGH, to prawdopodobnie nie miałbym już w tym momencie słuchu, a było to wykorzystywane w celach naukowych do projektów kosmicznych, dosłownie kosmicznych. Po co badać hałas i jak badać go w relacji do projektów kosmicznych? Tak musi brzmieć moje kolejne pytanie. <grym> Chodzi o to, że wysyłając satelitę na orbitę, my wysyłamy go w kapsule w ładowni statku właśnie rakietowego, który jest wysłany, wystrzeliwany na orbitę. Tam podczas startu są niesamowite poziomy głośności, niesamowity, niesamowicie głośno. Nie dość, że są drgania, to wszystko się trzęsie, nie wiadomo jak, ale też jest hałas bardzo duży. I w przypadku projektu kosmicznego Europejskiej Agencji Kosmicznej i projektu. Nazywa się Atena. Tam celem tego projektu jest wysłanie na orbitę satelity, który będzie miał specjalny filtr, którego do tej pory jeszcze nie udało się wysłać całego na orbitę, ponieważ podczas startu on ulegał zniszczeniu. To jest element, który jest swoją materiałem, materiał, z którego jest wykonany, przypomina trochę szkło. No i to jest coś takiego, że tu musi mieć odpowiednią grubość, tego nie można wzmocnić jakimiś dodatkowymi rzeczami. I podczas wielu badań okazało się, że no wszyscy myśleli, że to drgania, tak? to się wszystko trzęsie, więc e, że to właśnie drgania powodują, że to pęka. Okazało się, że nie, ponieważ były wykonywane badania właśnie na specjalnych wzbudnikach drgań. Tym trzęsiono na wiele sposobów. Te drgania były dużo mocniejsze niż te występujące w rakiecie podczas startu i to wytrzymywało. I okazało się, że właśnie problemem jest dźwięk. Ten ogromny, ogromny hałas, który spowodował przy wcześniejszych startach, że to właśnie uległo zniszczeniu. I Właśnie w laboratorium akustyki technicznej Katedry Mechaniki i Wibroakustyki AGH w Krakowie, dokładnie w komorze pogłosowej, były wykonywane badania, gdzie był wsadzony element tego satelity, tego specjalnego pojemnika, w którym był, w którym ma być zamykany ten filtr. Były wystawiane na te ogromne poziomy dźwięku, właśnie po to, żeby sprawdzić, czy może uda się zmienić jakąś konstrukcję tego satelity, żeby w jakiś sposób spowodować, żeby można było wreszcie wysłać na orbitę ponieważ niestety nie było możliwości, żeby jakoś tą kabinę, tę przestrzeń ładunkową jakoś na przykład adaptację tam wykonać, żeby na przykład stworzyć jakieś materiały dźwiękochłonne, które obniżą ten hałas. Dlatego trzeba na przykład pomyśleć o tym, jak skonstruować sposób montażu, jak skonstruować obudowę, żeby na przykład zminimalizować właśnie te drgania wynikające właśnie z drgań powietrza pochodzących od tego hałasu. Pojawia się ciągle pojęcie komory pogłosowej i komory bezechowej. Możesz wyjaśnić mi, czym się różnią te dwa miejsca? Komora pogłosowa i bezechowa to są dwie, dwa skrajnie dwa skrajne różne pomieszczenia. Komora bezechowa, to myślę, że słuchacze wiedzą, bo pewnie już słyszeli, bo to jest ciekawe takie pomieszczenie, które ma takie kliny wystające ze ścian. Tam jest bardzo cicho i tam nie ma żadnych odbić, czyli wchodzimy za, mamy tam przestrzeń takiego pola swobodnego, tak to się nazywa, czyli nie ma żadnych odbić, ten dźwięk rozchodzi się we wszystkie strony nigdy do nas nie wraca. Takie dość specyficzne, specyficznie brzmiące pomieszczenie. Natomiast komora pogłosowa to jest zupełne przeciwieństwo komory bezechowej. Tam mamy same betonowe, twarde odbijające ściany, pomalowane nawet są specjalnie twardą farbą, która właśnie powoduje, że ten dźwięk odbija się jak najwięcej razy. Tak. Dodatkowo mamy nie ma żadnych dwóch równoległych powierzchni. Ściany są wszystkie pod kątem do siebie, plus mamy jeszcze dodatkowe rozpraszacze dźwięku zamontowane pod sufitem, które powodują, że dźwięk jest wszędzie taki sam w tym pomieszczeniu, ale jest ten dźwięk utrzymuje się w tym pomieszczeniu też bardzo, bardzo długo. To jest taka sytuacja taka akustycznie podobna do na przykład takiego dużego kościoła, który nie ma żadnych materiałów dźwiękochłonnych. Jak kaszlniemy na przykład w takim kościele, nie wypada klaskać, tak jak to akustyk robi w niektórych pomieszczeniach, że Tamten dźwięk bardzo długo się później utrzymuje. I właśnie to pomieszczenie było wykorzystywane do tych badań właśnie w taki sposób, że włożono do tego pomieszczenia ogromną ilość sprzętu nagłośniowego, który mógłby z powodzeniem nagłośnić duże, dość duże imprezy plenerowe. A jak duża jest ta komora? Ona ma objętość około 180 metrów sześciennych, więc to nie jest duża, duża objętość. To jest mniej więcej myślę kubatura em, powiedziałbym, jeżeli mamy dwa no, mieszkania średniej wielkości, niewielkiego może mieszkania, ale to jest taka bardziej przypominająca sześcian w jednym w jednym, w jednym takim kawałku. Więc jest to taka kostka, która sobie stoi właśnie niedaleko komory bezechowej, do której właśnie zostało stworzone specjalne stanowisko, gdzie wsadzono ten element tego satelity kosmicznego, wsadzono ogromną ilość nagłośnienia. Do tego celu trzeba było w komorze zastosować specjalne przyłącze prądowe, trzeba było zamontować na tą okoliczność. Pobór prądu tam był tak, jak mamy na mieszkanie, powiedzmy, jak sprawdzałem, okazuje się, że moje mieszkanie, Całe bierze mniej więcej jedną piątą tego prądu, które było wykorzystywane tam. Także to naprawdę pięć mieszkań musiałoby e, całą energię zasilić. swoją e, włożyć, żeby zasilić dokładnie ten sprzęt, który był tam wykorzystywany. Było mierzone wieloma mikrofonami, mikrofonami także w środku tego elementu. E, I podczas badań udało nam się osiągnąć te bardzo wysokie poziomy, bo baliśmy się, że nam się to nie uda, zwłaszcza tam musiały być niskie częstotliwości. Stojąc przed drzwiami tej komory pogłosowej, które są wypełnione piaskiem ważące ponad pół tony. Naprawdę trzęsła się cała ziemia, w sensie budynek cały, było głośno naprawdę i udało nam się uzyskać te poziomy, i w tym eksperymencie nie udało, powiedziałbym się, nam zniszczyć tego elementu, ale niestety nie oznacza to sukcesu projektu, ponieważ zastosowany, badany filtr był grubszy niż docelowy. Teraz będziemy robić kolejne iteracje, które będą prowadziły do tego, żeby ten filtr był jak najcieńszy, żeby miał jak najlepsze parametry, ale żeby ciągle była pewność, że on zostanie wyniesiony w całości na orbitę. Poza projektem Atena, co jeszcze mierzyłeś w tej komorze pogłosowej? Komora pogłosowa, wbrew pozorom, pomimo tego, że ono, jeżeli sobie wyglu, wyglu, wygooglujecie w internecie, to pomieszczenie jest bardzo nudne. Gołe, betonowe ściany. Jest bardzo często wykorzystywana do badań, nawet myślę częściej niż komora Bezechowa. Do czego wykorzystujemy to pomieszczenie? Wykorzystujemy go między innymi do badania współczynnika pochłaniania dźwięku stosunkowo często. Jest to parametr, który opisuje zdolność materiału dowolnego, który sobie tam sadzimy, do pochłaniania dźwięku który na niego padnie. To jest wykorzystywane głównie w przestrzeniach filharmonicznych, koncertowych, w domach kultury, w studiach nagraniowych. Inne rzeczy, które były mierzone, ostatnio na przykład mierzyliśmy budki telefoniczne XXI wieku. Mówimy, mówi się w mediach, że budki telefoniczne na ulicach się likwiduje i tak, ale w przestrzeniach właśnie w open space'ach stawia się specjalne takie budki, do których na przykład pracownik open space'u, na którym pracuje jednocześnie kilkaset osób, czasami i więcej, e, może wejść i na przykład wykonać poufną, wykonać poufną telefon, bądź na przykład e, po prostu odpocząć. Od razu. Dokładnie. I to są właśnie budki, które nas izolują i tam na przykład właśnie były wykonywane ostatnio takie e, badania. Także jest to bardzo ciekawe pomieszczenie. Z innych rzeczy na przykład wykonuje się pomiary rozpraszania dźwięku. Laboratorium Akustyki Technicznej w Katedrze Mechaniki Wibroakustyki AGH w Krakowie. I powiedziałeś jest, to jednym tchem. E, tak, bardzo <laughs> szybko. E, jest jednym, chyba jedynym albo jednym z kilku laboratoriów w Polsce, które jest w stanie wykonywać pomiary rozproszenia dźwięku, czyli innego parametru, który definiuje nam materiał akustyczny, który jest bardzo już wyższego poziomu, jego stosuje się praktycznie tylko w studiach nagraniowych i w salach koncertowych, tam gdzie chcemy ten dźwięk, żeby rozchodził się w inny sposób, ale żeby nie zabierać go z pomieszczenia, bo jest bardzo ważny np. filharmonii, która np. w Krakowie będzie się niedługo remontowała, że żeby ten dźwięk rozproszyć, żeby on pokrywał większe przestrzenie, ale żeby go nie zabierać, ponieważ tam jest bardzo ważne, żeby jak najwięcej tego dźwięku zostało w pomieszczeniu, ponieważ przy tej funkcji oczekuje się, aby czas pogłosu, czyli to wybrzmiewanie dźwięku było jak największe, a i tak jest tak dużo ludzi, że oni bardzo dużo tego dźwięku pochłoną, więc to wszystko udaje się bardzo fajnie tak zbalansować, żeby to wszystko było na odpowiednim poziomie. Jak akustyka, to Marcin Zastawnik. Bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Dziękuję ślicznie. Moim gościem był Marcin Zastawnik, doktorant w katedrze mechaniki i Vibro akustyki AGH w Krakowie. Radiofonia 5FM.